Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem John Radowicz, a to jest kolejny live'owy odcinek symulatora Train Driver 2. Symulatora, którego już tak bardzo dawno nie było na kanale. Trzeba szkoda o tym rozmawiać. No i tak, miałem krótką przerwę od Train Drivera. Uznałem, że może warto do tego symulatora powrócić. Bo już mamy 11 poziom. Od 12 poziomu są najbardziej wymagające scenerie. Więc warto by było się tym zająć. Pytanie moje jest. Tylko takie. To się wydarzyło, że aż tyle informacji o pociągach. Czy już widzę, co się wydarzyło? Powiększyło się po prostu nam za bardzo okienko. Dobrze. Tutaj przejdę na inną kartę. Dobrze, to nie widać. Bardzo fajnie, miło i przyjemnie. O 21:31 ma do nas przyjechać pierwszy pociąg, który wjedzie od stacji Byci Wschód. I właśnie u nas się pojawił jeden pociąg. Przywitajmy serdecznie pana u nas. Etamanice LG. Pan jedzie do Psaryna. Na szlak TR, czyli na Gadów.
Teraz tak. Wyci wschód. Stosujemy aktualny. I on jedzie na psary na KN. Blokujemy na psary na KN. Ok. To ja piszę. O Boże, mi się za dużo alt przytrzymał. Ogólnie to widać wszystko, jak tu się przełączam. Mi głos ostatnio siada. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Dobrze. Dzisiaj widzę 0 osób oglądających, ale rozumiem, jest ta pierwsza 30 poniedziałek, więc ludzie siadą z rodziną, jeszcze tym bardziej, że ta transmisja nie była zapowiedziana. Aha, bo to jeszcze na dziadów to trochę ma, jeszcze będą wpierw byki południe. Dokładnie. Ja to za dużo widzę, tutaj się nie dzieje. Jeden pociąg tylko w Stogach ma się zatrzymać, ten na byki zachód, ale ma PT. Po takim długim powrocie to troszkę jeszcze też nie jestem wprawiony do samego końca. Powinno wyglądać. Niby mogę mieć u siebie na scenerii 24 pociągi. Skąd teraz Kowalewa ma do nas przyjechać na CE? Jest od Stóg? Tak. Byki południe przejeżdża. No to już zaznaczyłem. Skopiuj numer. Daj mi, że 35 przejechał, no. Okej. Super. I takim sposobem pierwszy pociąg mamy już wyprawiony. Jak ktoś się zastanawiał, co to jest, gdzie teraz mam myszkę, to jest SUP, takie urządzenie, symulator urządzeń przejazdowych.
który symuluje nam wyłanie automatycznego przejazdu na kilometrze 270-705. Nie wiem, gdzie on jest dokładnie, ale wiem, że jest. W sumie to się nie dziwię, czemu tu może tyle pociągów przebywać, bo na razie widzę, że wszystko tylko przejeżdża. Nic się tutaj u nas nie zatrzymuje, niestety. Już chyba by lepiej nam było być na Włoszczowej północy. Dobrze, więc czekamy sobie na kolejne pociągi. Jeszcze skąd ja mówiłem, że z Kowalewa ma przyjechać. Towaryk na DA. Będzie przed czasem, z tego co widzę. I towarek ma jechać na TR, czyli na Gadów. Czyli Stoli, potem Gadów, na końcu przez Byki Pół. Toni. Byki północ, Byki południe i Gadów. I tam. Wyświetlił poprawnie sygnał S5. Jak wyświetlił, to już maszynista musi mi o tym powiedzieć. To, że wy mi dajecie taką informację, to... Skąd ja mogę wiedzieć? U mnie się pokazuje, że jest dobrze. Na razie. Zielona Góra Główna. Też fajna stacyjka.
Nie tak mi się wydaje, ale tam chyba jakieś dwie osoby muszą dyżurować czy coś takiego. Ogólnie tu tutaj są dwa semafory B. Tu jest semafor B i tu jest semafor B. Z który jest tym semaforem B, który nie wyświetlił poprawnie sygnału S5. Tego nie wiem ja. To się pieknie. Się nie piekli, bo wszystko przyjechało. I tu się przełączmy. Zero wyświetleń, fajnie. I przez stogi pan ładnie przejechał. Wygląd to ogólnie jedziesz 4210 na to mysło w ZTS. Ej. 421073 będzie 53, tak? Pogadowie. Zobaczymy, czy pan mechanik w 421073 rozpozna, że niby się... A, bo to nie ten semafor B, tylko ten semafor B. Spróbujmy jeszcze raz. Teraz wyświetlił prawidłowo. Ziemnice awaryjne, wyjście, reszta owe. To już teraz nie dają banu za wyjście. Awaryjne. AWA z Włoszczowej. Będzie i ma potem jechać na PO. Nie fajnie, nie fajnie. Spróbujmy jeszcze raz. Zbyci północ przejechał. Zaraz mu tu odznaczymy, że przejechał. Okej. Dalej jest brak informacji zwrotnej. Dobrze. Ewentualnie wjazd na Gadów będzie na sygnał zastępczy. Ewentualnie, jeśli dalej nic się nie uda zrobić, czyli wyświetlić sygnału zastępczego, będziemy zmuszeni podyktować rozkaz pisemny S na pociągu 421073. Ale jest.
jestem na to przygotowany. Czekamy na informację zwrotną od 421073. Jest stan semafora B. O czym tutaj ludzie piszą? Co się dzieje? Będzie dobrze. Mnie to bardzo interesuje. I południe zostały przejechane. Super. Dobrze. Czy nie jest to poinformowany? Dobrze. I skąd pan masz jechać na to mysłów na ZTS? Mysłów na ZTS. Więc udało nam się coś chociaż rozwiązać. Ja żem zrobił właśnie. Radów 421073 wpisujemy z postojem.
Super. Ładnie się to wyświetla. Podoba mi się.